Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie taki szybki haul zakupowy z Kauflandu. I już Wam mówię, co kupiłam. Wzięłam 27 deko takiej szynki staropolskiej. Ta szynka staropolska była po 39 zł, ale taka ładna. Kilka plasterków. Wzięłam też kilka plasterków za... już Wam mówię, też po 30 zł krakus szynka konserwowa. Ona jest taka kwadratowa, ja ją lubię, także to wzięłam z mięsa jeszcze porcja rosołowa z kaczki, kilogram porcji rosołowej z kaczki, to jest taki grzbiet tylko i to kosztuje 8 zł za kilogram grzbietu takiego z kaczki. I z mięska jeszcze będzie, już Wam mówię, takie łapki kurze są mi potrzebne. Będzie fajny przepis, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, nie odstraszają go łapki kurze, no to i łapki kurze były po 8 zł za kilogram. Także wzięłam łapki, tu jest niecały kilogram tych łapek i kawałek schabu, 70 deko schabu, to też będzie przepis z tego, zrobimy troszkę fajnego jedzonka i już Wam mówię, ale coś tu jest z ceną nie tak. Oj, niestety Pani się pomyliła, bo Pani mi nabiła łopatka wieprzowa po 13 zł za kilogram. Za ten kawałek schabu zapłaciłam 10 zł i 18 groszy, ale to nie jest, jak to się nazywa? To nie jest schab, to nie jest łopatka, to jest kawałek schabu. Chyba, że nie, no schab. Schab, bo ja chciałam schabu. No trudno. Raz się mylą, tak, raz na swoją niekorzyść, raz na naszą niekorzyść. Makaron taki pełnoziarnisty. Pół kilograma makaronu, 5 zł i 40 groszy. Groszek 400 gram, ale samego groszku po otrąceniu jest 280 i on kosztował 5 zł. O. Śmietana 400 gram, 4 zł i 80 groszy. Cieciorka 400 gram, 4 zł i 65 groszy. Takie płatki gryczane pełnoziarniste 7 zł za 300 gramów. I jeszcze wzięłam, to są płatki takie jak górskie i one są, tylko że ja wzięłam bio, bo były bio, więc ja wolę te bio wziąć płatki i owsiane. I to są płatki, bo wzięłam, słuchajcie, 6 serków. Zawsze ja jem na śniadanie, ale coś mój mąż powiedział, że on też będzie jadł teraz biały serek na śniadanie. Ja zawsze biorę, jem serek na śniadanie i mieszankę, takie właśnie płatki, jakieś otręby. Ja sobie wszystko razem mieszam i po prostu na wytrawnie troszkę soli i takich różnych otrąb, różnych płatków pomieszam i mi to bardzo smakuje. Serki były po 2,79 zł i one mają 200 gramów. Musicie sprawdzać, bo teraz widziałam, że bardzo dużo serków się potworzyło, ale po 150 gramów. Także sprawdzajcie gramaturę, bo naprawdę jest bardzo różna. Po 2,50 wzięłam koperek, pęczek. Po 2,50 też wzięłam natkę pietruszki, bo też będzie mi potrzebna. Paprykę szpiczasta, taka żółta. Ładna dzisiaj była. Ona była po 11 zł za kilogram. Moim zdaniem ona, ta żółta, najładniej pachnie. Ja po prostu ją kroję i my tak jemy do chleba. Jak pomidora tak gryziemy. Uwielbiam. Dwa razy mleko sojowe, to jest mleko, one kosztuje 9,20 zł, bardzo dużo podrożało, bo kiedyś kupowałam po 7 zł i one jest bezcukrowe.
jest fajne, trzeba uważać, bo większość mlek sojowych ma cukier. Ja kupuję bez cukru, wtedy cukier mamy 0 i węglowodany jest 0. Także dwa mleka, mówię, no są drogie, jak się po 7 zł były, a teraz są po 9,20. Do tego wzięłam pietruszkę. Pietruszka w Kauflandzie dzisiaj była po 19 zł, także troszkę staniała. Wzięłam jedną, bo mi jest jedna potrzebna. I selera dzisiaj był po 6 zł za kilogram. Także wzięłam seler, pietruszkę. Wzięłam dzisiaj inne pomidory, nie te malinowe, tylko takie mięsiste się nazywają i one były po 8 zł za kilogram, bo te, o, widzicie, już Wam powiem zaraz coś. To nieraz ktoś pisze, Boże, jak ci ludzie przebierają i obrywają te ogonki. To nie obrywa się ogonków dlatego, że ktoś jest taki sknera, nie. Patrzcie, ten ogonek zrobił mi już tu dziurę. Także ten pomidor trzeba zjeść pierwszy, bo jest dziura i zaraz zacznie się psuć. W następnym pomidorze, nie wiem czy to widać, też tu jest dziura. Dobrze, że są fajne, dojrzałe i będzie można je zjeść, bo tak to od razu po prostu zamiast dojrzeć, to one w tych miejscach by zaczęły gnić. Więc te właśnie, te ostre tu, to jak niesiecie, robi po prostu dziurę drugiemu pomidorowi i wtedy trzeba jeść bardzo szybko, bo inaczej się psują. Dlatego ja zazwyczaj odrywam to, żeby po prostu w takich właśnie nie mieć dziur. A nie dlatego, że oszczędzam. Wzięłam jeszcze tak. Marchewka wzięłam tylko trochę, bo nie było marchewki. Marchewka była po 4 zł za kilogram. Trzy takie maciupeńki ostatnie. Nie było w ogóle marchewki. Jajka na wolnym wybiegu, kura Elka po 11 zł były. Skyr. Słuchajcie, bardzo drogi jest skyr. 7 zł, tylko że no faktem tu jest 500 gramów skyr. Także skyr taki naturalny. Do tego kilogram śliwek. Śliwki były po, jak się wziął w takim opakowaniu, po 7 zł za kilogram. Nawet ładne te śliwki. I wzięłam jeszcze dwa razy słonecznik. Słonecznik był po 5 zł za taki jeden okrągły. I to by było tak. I to by było na tyle. Więcej nic nie kupowałam. Także jak Wam się podoba haul zakupowy, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.